Do użytku został oddany oddział intensywnej opieki medycznej w lublińskim ZOZie. Po 11 miesiącach prac udało się unowocześnić i doposażyć salę. Całość inwestycji kosztowała ponad 4 miliony złotych. Jak zaznaczył dyrektor szpitala Jarosław Sieracki, prace przebiegały z różnym natężeniem z powodu zmieniających się przepisów. My musieliśmy oddać oddział, który spełnia wszelkie standardy techniczne, jak i również sanitarne. I na dzień dzisiejszy ten oddział spełnia te standardy, posiada 8 stanowisk łóżkowych i również spełnia standardy do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcia udzieliły też samorządy Spolkowic, Rudnej, Powiatu Lubińskiego i Fundacja Polska Miedź. Dzięki temu oddział jest na wysokim poziomie, przekonywała Bernadeta Tułaza, ordynatorka oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Nie powstydziłby się tego żaden dobry oddział kliniczny. Myślę, że ten sponsoring władz lokalnych jest największym prezentem, jaki można dać właściwie mieszkańcom, bo tak naprawdę zapewnia bezpieczeństwo w stanach najcięższych, w stanach zagrożenia życia. Oddział wyposażony jest w 8 łóżek, posiada pełny monitoring, klimatyzację i nowoczesny sprzęt. Jest to baza dla mającego powstać szpitalnego oddziału ratunkowego, którego budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku. Monika Kaczmarska, Radio Elka.